Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy główne wydanie informacji dnia. Zapraszam. 3 tygodnie, dokładnie tyle czasu pozostało do wyborów prezydenckich. Niedziela była dla wielu kandydatów czasem intensywnych spotkań z wyborcami. Kampania wyborcza w pełni. Prezydent Andrzej Duda spotkał się dzisiaj z mieszkańcami Wilczkowic Górnych. Jesteśmy tutaj po to, by śmiało można powiedzieć zainaugurować wielką, niezwykle oczekiwaną, śmiało mogę mówić, że oczekiwaną od 81 lat inwestycje, a mianowicie budowę mostu. Na trasie Duda-Busa znalazła się dziś także miejscowość Gust koło Radomia. Ja chcę mieć Polskę, która jest nowoczesna swoim biznesem, nowoczesna myślą techniczną, nowoczesna w swoim rozwoju, nowoczesna w swojej infrastrukturze, ale która w swoich korzeniach, w tym co najważniejsze dla budowania potencjału państwa i narodu, jest mocno osadzona na swoich fundamentach, na swojej tradycji, której nikomu nie wolno tknąć ani ruszyć, bo nie po to ona ma ponad 1050 lat, żeby dzisiaj ktoś próbował ją psuć czy burzyć. Jednak jest wielu kandydatów, którzy próbują ten porządek zburzyć, forsując światopogląd lewicowy, mówi profesor Mieczysław Ryba. Inni w sposób radykalny, tak jak Trzaskowski czy Biedroń, inni w sposób taki, powiedzmy, bardziej umiarkowany jak Hołownia i Kosiniak-Kamysz, któremu jest wszystko jedno. On zasadniczo może głosić i poglądy lekko konserwatywne i zgodzić się na poglądy tęczowe, tak jak to robił w czasie, gdy był w koalicji europejskiej. Władysław Kosiniak-Kamysz w czasie kampanii chętnie odwołuje się do tradycji. Tak było dziś między innymi w Tarnowie. I w te 3 tygodnie musimy udowodnić i pokazać, że jesteśmy warci tego, żeby być następcami Witosa, Rataja, Mikołajczyka. Jesteśmy warci tego, żeby być następcami Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Najbardziej zaskakuje jednak zachowanie Rafała Trzaskowskiego. Tak, ja jestem zwolennikiem związków partnerskich. To wypowiedź sprzed kilku dni, a to wczorajsza z Zakopanego. Jestem bardzo przywiązany do tradycji. Jeżeli jest na południu Polski, mówi o tradycyjnej rodzinie, o wartościach. Jeżeli jest w Warszawie, mówi o ideologii gender. Jeżeli jest na północy, mówi o zatrzymaniu inwestycji w postaci przebudowy Mierzei Wiślanej. Przyznaje socjolog Grzegorz Wiński. O tym, jakie poglądy ma rzeczywiście Rafał Trzaskowski, pokazują jego działania jako prezydenta Warszawy, wskazuje stołeczny radny Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Zabłocki. Rafał Trzaskowski nie ukrywa tego, że ma bardzo skrajnie takie lewicowe poglądy, że wspiera i uczestniczy w jakichś paradach równości, marszach homoseksualnych, że wydarzenia tego typu nie tylko są przez niego popierane i aprobowane, że bierze w nich udział, ale też nie szczędzi środków publicznych na tego typu cele. Antykościelny program wprost przedstawia kandydat lewicy Robert Biedroń. Jeżeli można homoseksualistę już traktować normalnie w polityce, to ten homoseksualista teraz będzie zgłaszał swoje postulaty coraz bardziej wynaturzone i chore. I będziemy oswajani z tym. W niedługim czasie będzie tak, że jak ktoś będzie pluł na idącego w sutannie księdza ulicą, to będą opłacani ludzie, to reszta będzie milczała, będzie znieczulona. Ja już to widziałem w Warszawie. Podkreśla dziennikarz i publicysta Witold Gadowski. O prezydencki fotel walczy także Szymon Hołownia. Dziś gościł na Lubelszczyźnie. Polska nie należy tylko do PiSu i tylko do Platformy. W kwestiach światopoglądowych Szymon Hołownia prezentuje bardzo liberalne podejście, przyznaje politolog Marcin Drewa. Mówi o rozdziale kościoła od państwa. Wykrzyczał to ostatnio i powiedział, że niech kościół i państwo wróci na swoje miejsce. Jego tezy dotyczące aborcji, eutanazji, in vitro i związków homoseksualnych w sposób jednoznaczny są sprzeczne z doktryną Kościoła. O tym, jaka będzie Polska także w tym wymiarze wartości, zadecydujemy już 28 czerwca. Do 16 czerwca możemy zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego. Ta opcja skierowana jest zwłaszcza do osób szczególnie narażonych w czasie epidemii. Oczywiście głosowanie korespondencyjne jest opcją, bo w dniu wyborów lokale wyborcze będą otwarte.
Nowa ustawa regulująca przebieg wyborów prezydenckich umożliwia obok głosowania w lokalu wyborczym także głosowanie korespondencyjne. Każdy, kto wybierze tę drugą opcję, musi to zgłosić do 12 dnia przed wyborami, tłumaczy poseł Prawa i Sprawiedliwości profesor Przemysław Czarnek. A zatem do 16 czerwca będzie mógł zgłosić w swoim urzędzie gminy osobiście, pisemnie, mailem bądź telefonicznie zamiar głosowania korespondencyjnego. Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Warunkiem jest oczywiście posiadanie skrzynki pocztowej. Jeśli nie posiadamy skrzynki, pakiet wyborczy będzie do odebrania w placówce pocztowej. Możemy też bezpośrednio udać się do urzędu. Głosowanie korespondencyjne to spore wyzwanie dla urzędów, mówi rzecznik Urzędu Miasta Krakowa Dariusz Nowak. Jeżeli będzie to kilkanaście bądź kilkadziesiąt tysięcy wniosków, no to jest mnóstwo pracy dla urzędników, którzy muszą te wnioski przyjąć, potem przygotować pakiety i wysłać. Więcej czasu na złożenie wniosku o głosowanie korespondencyjne będą miały osoby przebywające na kwarantannie. Mogą to zrobić do 23 czerwca, chyba że na kwarantannę trafią po tym terminie. Te osoby, które są w kwarantannie, one mają jeszcze łatwiej, że tak powiem, dlatego że mogą to zrobić na dwa dni przed wyborami. Chęć głosowania korespondencyjnego możemy zgłosić w urzędzie gminy, ale możemy zrobić to także przez internet za pośrednictwem portalu gov.pl. W tym celu wystarczy posiadać profil zaufany lub e-dowód. Usługi internetowe gwarantują nam również dopisanie się do spisu lub rejestru wyborców. I z tej opcji z wyborów na wybory korzysta coraz więcej Polaków, mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. W wyborach parlamentarnych było to blisko 240 tysięcy takich wniosków złożonych za pośrednictwem portalu gov.pl. Do rejestru wyborców dopisujemy się na stałe. Do spisu wyborców tylko na konkretne wybory. Także tutaj nie ma na co czekać. Czasu jest mało, bo kalendarz wyborczy jest bardzo napięty. Nowa ustawa wprowadza też możliwość zarządzenia głosowania wyłącznie korespondencyjnego na tych obszarach, gdzie sytuacja epidemiczna nie pozwoli głosować w lokalach wyborczych. I wtedy to państwo ma zadbać o to, by dostarczyć nam pakiet wyborczy. W powiatach, gdzie ewentualnie doszłoby do takiego wyłącznie korespondencyjnego głosowania, nikt wniosku o głosowanie korespondencyjne nie musi zgłaszać. Możliwość głosowania korespondencyjnego istnieje także za granicą. Do 13 czerwca taki zamiar trzeba zgłosić konsulowi. Można też głosować tradycyjnie, czyli w punktach wyborczych w polskich konsulatach. Z dużym opóźnieniem spowodowanym epidemią koronawirusa jutro wystartują egzaminy maturalne. Będą one przebiegały z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa. Po wielu dniach stresu i przygotowań uczniowie wracają do szkół, by zdać egzamin dojrzałości. Przygotowania zostały zaburzone przez zmianę terminu matury oraz fakt, że musieliśmy przez półtora miesiąca przygotowywać się do matury sami. Zauważa Agnieszka, 11-rocznych maturzystek. Pomocą dla uczniów były lekcje online oraz konsultacje z nauczycielami. Większość nauczycieli nie zostawia swoich wychowanków bez opieki. Jeżeli była taka potrzeba, bądź online, bądź w taki tradycyjny sposób poprzez spotkania w szkole, spotykali się ze maturzystami, przekazywali im swoją wiedzę, dodawali otuchy. Mówił minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Choć wielu uczniów poradziło sobie z nową sytuacją, to niekiedy nauczanie zdalne bywało wyzwaniem, zauważa dr Marcin Szczepan, nauczyciel historii. Problemy pojawiały się w sytuacji, kiedy uczniowie mieli różne problemy, chociażby natury psychicznej. Nauczyciele wierzą jednak, że uczniowie mimo trudnej sytuacji poradzą sobie ze stresem. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, że nie spanikują, że stres nie zabije tej wiedzy, umiejętności, które posiadają. Początek matur już jutro. 8 zdajemy język polski na poziomie podstawowym i rozszerzonym, 9 matematykę, 10 język angielski. Następnie mamy przerwę, no bo mamy Boże Ciało oraz dzień wolny od zajęć. I dalej, czyli od kolejnego poniedziałku, już mamy codziennie dwa egzaminy. Informuje dyrektor 3 Liceum Ogólnokształcącego w Sopocie Danuta Kleper-Szczucka. Podczas matur zachowany będzie reżim sanitarny, między innymi odpowiednia odległość między uczniami. Dyrektorzy stanęli na wysokości zadania. Bardzo proszę się nie obawiać, uczniowie są bezpieczni. Uspokaja małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Uczniowie na egzamin muszą przyjść w maseczkach. W trakcie pisania będą mogli je zdjąć.
12 549 osób zmaga się w Polsce z koronawirusem. Najwięcej zachorowań wciąż występuje na Śląsku. Świat nauki i medycyny cały czas szuka sposobów na spowolnienie rozprzestrzeniania się choroby oraz jej skuteczne leczenie. O koronawirusie wiemy już coraz więcej. Ważne, żebyśmy pamiętali, że COVID-19 rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Okres zakaźności przed wystąpieniem objawów jest od 3 dni do 2 tygodni. Więc wsiadając do tramwaju z tego miejsca, w którym nie obowiązują już maseczki, do miejsca, w którym obowiązują maseczki, przeciskając się przez jakiś korytarz z innymi ludźmi, zawsze ryzykujemy. Mówi epidemiolog dr Zbigniew Hałat. Wirus ingeruje w nasz układ oddechowy i nerwowy. Może powodować stałą niewydolność oddechową i zmiany neurologiczne. Jeżeli ten wirus jest zmodyfikowany genetycznie, bądź też jeżeli dojdzie do nowej modyfikacji w wyniku naturalnego zmieniania się w przechodzenia w nowe szczepy wirusa, to możemy mieć zasadniczy problem. Na całym świecie, w tym także w Polsce, trwa poszukiwanie skutecznego leku na koronawirusa. Nad preparatem, który zostanie wytworzony na bazie osocza ozdrowieńców, pracuje grupa ekspertów, między innymi z Lublina. Z kolei w Krakowie zespół naukowców bada wpływ szczepień przeciwko gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem COVID-19. Obecnie prowadzone są badania kliniczne. Ponieważ ta szczepionka powoduje swoiste uruchomienie odporności w zakresie pewnych cytokin, pobudzenie mechanizmów odporności, które mogą mieć udział przy zwalczaniu koronawirusa, prawdopodobnie w związku z tym te przebiegi są u nas łagodniejsze i w związku z tym jest mniejsza śmiertelność. W wielu ośrodkach podjęte są także prace nad szczepionką na koronawirusa. Pierwsze efekty, jak przyznaje specjalista chorób zakaźnych dr Lidia Stopyra, są już bardzo obiecujące. Przygotowanie skutecznej szczepionki to jednak wielofazowy proces trwający zwykle kilka lat. Na razie lekarze szykują się na drugą falę pandemii. To może nadejść jesienią i zbiec się w czasie z sezonowym szczytem zachorowań na grypę. Prezydent USA Donald Trump chce uznać Antifę za organizację terrorystyczną. W obronie lewicowych radykałów stanęły m.in. polskie środowiska lewicowe. W tym celu posłużyły się wizerunkami polskich patriotów. Lewicowa organizacja Antifa znowu na celowniku prezydenta USA Donalda Trumpa. Stany Zjednoczone Ameryki uznają Antifę za organizację terrorystyczną. To reakcja na zamieszki i rozboje, do których doprowadziła w ostatnim czasie Antifa na ulicach USA. Mamy dowody na to, że Antifa i inne podobne grupy ekstremistyczne, a także podmioty o różnych przekonaniach politycznych były zaangażowane w podżeganie do przemocy i uczestnictwo w niej. Widzimy również, jak zagraniczni aktorzy grają na wszystkie strony, aby nasilić przemoc. Wpisanie Antify na listę organizacji terrorystycznych pozwoliłoby władzom w Waszyngtonie skutecznie walczyć z lewicowymi ekstremistami. Taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny, mówi radca prawny mecenas Krzysztof Dobrowolski. Na podstawie dotychczas obowiązującej regulacji wydaje się, że brak jest podstaw do tego, aby Antifę wpisać na tą listę organizacji terrorystycznych, choćby z tego względu, że działa na terytorium Stanów Zjednoczonych. Aby dana organizacja została uznana w USA za grupę terrorystyczną, jej siedziba musi znajdować się poza granicami kraju. Antifa działa także w Polsce. Jako sojusznik Stanów Zjednoczonych jesteśmy zobowiązani do tego, żeby współpracować, przy czym nie ze Stanami Zjednoczonymi, przy czym oczywiście nie każde zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych jest utożsamiane z zagrożeniem dla Polski. A zatem to już należałoby ocenić, czy rzeczywiście te wszystkie przesłanki, które są spełniane względu Stanów Zjednoczonych, jednocześnie stanowią zagrożenie dla Polski. Podobnie jak w USA, tak również w naszym kraju członkowie Antify wielokrotnie zakłócali porządek publiczny. Po zapowiedzi Donalda Trumpa w obronie Antify stanęły m.in. polskie środowiska lewicowe, w tym jedna partia polityczna. Antifa oznacza antyfaszyzm, nie mniej, nie więcej. Szkalując antyfaszyzm, niektórzy sami wystawiają laurkę i stawiają się po stronie zbrodniczych, totalitarnych ideologii. Oświadczyła partia Razem. Dołączona grafika sugeruje, że takie osoby jak rotmistrz Witold Pilecki podzielałyby dziś ideę Antify. To jest absolutnie oburzające i to jest oburzające nadużywanie
nazwiska rotmistrza Pileckiego. Rotmistrz Pilecki nie tylko nie popierał, ale przede wszystkim zwalczał każdą formę przemocy. To jest największy bohater Europy i nadużywanie jego nazwiska w tym kontekście jeszcze przez ludzi popierających bądź będących członkami Antify, należy to zdecydowanie potępić. Powiedziała wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Magdalena Gawin. Rotmistrz Pilecki to nie jedyny bohater, którego autorytet próbuje zawłaszczyć lewica. Kolejna grafika, tym razem opublikowana przez Akcję Socjalistyczną. To jest kompletne nieporozumienie. Nie można polskich bohaterów narodowych, którzy walczyli o wolność, o suwerenność, o demokrację, z totalitaryzmami, oba totalitaryzmy tak naprawdę zwalczali, bo zarówno totalitaryzm nazistowski, narodowego socjalizmu, jak też socjalizmu międzynarodowego, czyli tego socjalizmu sowieckiego. Mówi historyk dr Robert Derewenda. To właśnie komuniści skazali i zabili rotmistrza Pileckiego. Wielka Brytania rezygnuje ze szkodliwych eksperymentów na dzieciach i młodzieży. Będą zmiany w prawie, które uchronią ich przed nieodwracalną decyzją o zmianie płci. Od 2010 roku liczba zabiegów zmieniających płeć w Wielkiej Brytanii wzrosła prawie 30-krotnie. Najmłodszym pacjentem był 3-latek. Obecna ustawa o uznawaniu płci przewiduje, że osoby poniżej 18 roku życia do przeprowadzenia operacji zmiany płci potrzebują jedynie zgody rodziców. Korekta płci poprzez interwencję chirurgiczną, która ma rzekomo prowadzić do zmiany tożsamości psychoseksualnej dziecka, no ona nie rozwiązuje jego problemów. Nie tylko nie rozwiązuje, ale jeszcze bardziej go intensyfikuje, dodaje Piotr Guzdek z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Jeszcze tego roku ustawa o uznawaniu płci zostanie znowelizowana. Jestem przekonana, że dorośli powinni mieć swobodę prowadzenia życia według własnego uznania, ale uważam, że bardzo ważne jest, żeby dzieci i młodzież miały czas na rozwijanie swoich zdolności decyzyjnych, aby chronić je przed podjęciem nieodwracalnych decyzji. Postuluje brytyjska minister do spraw kobiet i równości. Zapowiedziane poprawki mają zakazać takich zabiegów wszystkim dzieciom do 16 roku życia, a osoby 16 i 17-letnie mają mieć zapewnioną stosowną opiekę przy podejmowaniu decyzji. Specjaliści podkreślają jednak, że w rzeczywistości zmiana płci nie istnieje, a wychowanie dzieci w niezgodzie z ich płcią genetyczną bardzo często kończy się samobójstwami. Problem, który rozgrywa się w sferze psychicznej, zostaje przez interwencję chirurgiczną rozszerzone na sferę fizjologiczną, tam ugruntowane. Eksperci podkreślają, że wola zmiany płci u dzieci i młodzieży to forma wołania o pomoc, a takie zabiegi na osobach nieletnich to forma przemocy wobec nich. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej zachęca nas do ponownego zafascynowania się Bożym Pięknem, podkreślał podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański ojciec święty Franciszek. Papież apelował do wiernych o przestrzeganie zaleceń władz dotyczących pandemii. Dzisiejsza uroczystość zachęca nas do ponownego zafascynowania się Bożym pięknem, niewyczerpanym pięknem, dobrocią i prawdą, ale także pięknem pokornym, bliskim, które stało się ciałem, aby wejść w nasze życie, w nasze dzieje, aby każdy mężczyzna i każda kobieta mogli się z nim spotkać i mieć życie wieczne. Po modlitwie Anioł Pański papież zaapelował o przestrzeganie zaleceń władz dotyczących pandemii. Przestrzegł Włochów przed zbyt wczesnym ogłaszaniem zwycięstwa nad koronawirusem. W innych krajach, zwłaszcza Ameryki Łacińskiej, wirus dalej pochłania wiele ofiar. W miniony piątek w jednym z krajów umierała jedna osoba na minutę. To straszne. Pragnę wyrazić moją bliskość z tymi społeczeństwami, z chorymi i ich rodzinami oraz ze wszystkimi, którzy się nimi opiekują. Kończymy główne wydanie informacji dnia, ale zapraszam Państwa do pozostania razem z nami. Do zobaczenia.